Dzisiaj nauczę Was dzielić liczby, z których dostaniecie ułamki dziesiętne. Podzielmy najpierw 14 przez 70. 14 dzielimy na 70. Myślę, że widzisz od razu, że to będzie ułamek. 14 siedemdziesiątych to jest mniej niż 1, zatem dostaniemy ułamek. Odpowiedź możemy zapisać w ułamku dziesiętnym. Będę dzieliła pisemnie, zatem przypomnę szybko, jak to się robiło. Najpierw dzielimy, potem mnożymy, odejmujemy i na końcu spisujemy. I tak wracamy do początku. 14 dzielimy na 70. 14 nie da się podzielić na 70. 70 nie zmieści się w 14. Tutaj moglibyśmy napisać 0. 0 razy 70 to jest 0. Pomnożyłam. Odejmujemy. To jest 14. Ten etap można pominąć. Także ja tutaj wymarzę wszystko, co napisałam, ponieważ nie trzeba pisać tych zer. Możemy zaoszczędzić sobie pracę. Jak w takim razie podzielić tę liczbę? Możesz zauważyć, że 14 to jest to samo co 14,0. Po przecinku możesz wpisać dowolną liczbę zer i będzie to równe 14. Czyli to jest 14,000. Spróbujmy. 14,0. Bierzemy teraz pod uwagę 140. 140 dzielone na 70 to jest równe 2. Wpisuję nad ostatnią cyfrą, którą wzięłam pod uwagę. 2. Podzieliłam. Mnożę. 2 razy 70 to jest 140. Odejmuję. To jest 0. Nie muszę już nic spisywać. Nie ma żadnej reszty. Należy pamiętać tylko o przecinku. Zapisujemy przecinek nad przecinkiem. Zatem w wyniku przecinek znajduje się tutaj. Czyli 14 dzielone na 70 to jest równe 0,2. 0,2. Spróbujmy teraz podzielić 16 na 25. Myślę, że możesz sam spróbować. Zatrzymaj film i spróbuj na kartce policzyć. W porządku? Zrobimy razem. 16 dzielone na 25. 16 nie dzieli się na 25. 25 nie zmieści się w 16, zatem to jest 0. Możemy zrobić tak jak poprzednio. Napiszemy po przecinku kilka zer, załóżmy 2, dowolną liczbę możesz tu wpisać i weźmiemy teraz pod uwagę liczbę 160. 160 dzieli się na 25. Ile razy 25 zmieści się w 160? Na pewno 5 razy, a sprawdźmy czy 6. Tu już zostaje nam szacowanie. 5 razy 6 to jest 30, 3 w pamięci, 2 razy 6, 12, dodać 3, 15. Pomnożyłam pisemnie, 150, zatem 25 na pewno się zmieści 6 razy w 160. Podzieliłam, mnożę, 6 razy 25 to jest 150, odejmuję, przypominamy algorytm dzielenia pisemnego, 160 odjąć 150 to jest równe 10, i spisujemy kolejne 0. Mam tutaj resztę. Nie chcemy mieć reszty, chcemy mieć ułamek dziesiętny. Spisuję kolejne 0. 100 dzielone na 25 to jest równe 4. 4 razy 25 100. Odejmuję. Nie mam reszty. Przecinek nad przecinkiem. Zatem to jest 0,64. Czyli 16 dzielone na 25 to jest równe 0,64.